Trafiliśmy gdzieś między pola bananowe. Trochę ceny jakby poszły do góry, no. Niestety wzrosły również ceny paliwa i gazu. Nie ma tam kompletnie miejsca, żeby stanąć vanem. I w sumie już mieliśmy się poddać. Jeszcze kuler. Nie uwierzycie, co tu jest w środku. Nie wierzę, że to robię. Jaka te twoje saszetki, kurde pierdolutki. Zapraszają nas na obiad. Cześć, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Trafiliśmy gdzieś między pola bananowe. Jak widzicie, po jednej i po drugiej stronie ulicy jest plantacja bananów. Niestety banany, kiście bananów są zawinięte w takich foliowych workach, więc nie uszczkniemy ani jednego, ale mniejsza z tym, my banany sobie już kupiliśmy, zrobiliśmy zakupy. Ale Monika, zakupy. Czy ty przed chwilką powiedziałaś, żebyś chciała iść na dzierżawę? Czemu nie? Najlepsze takie prosto z pola. W każdym bądź razie zauważyliśmy, że trochę ceny jakby poszły do góry. No, poszła też ta najniższa krajowa o 40%, no i chyba ceny idą do góry w związku z tym. Co jeszcze ciekawego w markecie zauważyliśmy? Stoisko z wieprzowinką. Były kiełbaski, były różne smakołyki. Sami zresztą zobaczcie. Bekonik. Nie wierzę. Wiejska kiełbaska. Ale jakie ceny? Tu jakieś szynki. Nie, to też jest to jakiś bekon. A ceny? 260 za taką paczuszkę bekonu. No, kiełbaski 375, 340. Niestety wzrosły również ceny paliwa i gazu. Dzisiaj tankowałem LPG, zapłaciłem 19 lir za litr, a na niektórych stacjach widziałem ceny po 19,45. Pamiętam, paliwo tankowaliśmy po 36,80, 36,70. Teraz litr paliwa kosztuje diesla. Kosztuje 40-45. No cóż, no, kosz... w ogóle to nie jest dużo, bo w sumie gaz wyszedł, nie wiem, 2,50 zł za litr. No ale ceny są trochę wyższe, tak czy siak. W każdym razie zakupy rozpakujemy później, bo teraz pędzimy głębiej w ląd. Tak jak już wam mówiliśmy, chcemy trochę uciec od tego wybrzeża, także... Szukamy Turcji w Turcji. A wy oczywiście jedziecie z nami. Monika, damy radę tam wejść? Na szczyt tej góry, gdzie jest forteca? No może wejść damy radę. Wybieramy się dokładnie tam. Musimy tam wejść. Nie mogę wcelować palcem, ale na szczyt tej stromej góry. No niestety musiałem się zawrócić, bo nie ma tam kompletnie miejsca, żeby stanąć vanem. Oczywiście trochę atrakcji i już pełno straganów jakichś tam poogradzanych takich miejsc, żeby rozłożyć kram, no i kompletnie nie ma gdzie tam stanąć. Ale może coś tu znajdę. Znaleźliśmy miejsce parkingowe, na szczęście odjechał tutaj van i w sumie już mieliśmy się poddać, ale Monika mówi: nie, Paweł, nie poddawaj się, idziemy. Spakowaliśmy trochę żarełka, bo w sumie nic nie jedliśmy, napełniliśmy wodę. I idziemy na szlak, bo w najbliższych dniach ma być niestety gorsza pogoda. A nie możemy was zostawić bez filmu. No i dokładnie, chcemy tam wejść. Także ta góra, ta. Zaraz będzie nasza. Jeszcze kuler. A mam kilo, o kilo satyorom, bir kilo, iki kilo, kilo. Kilo on the way back. Ben bana şimdi var kilo. On the back. Şura koyu bir. Kaç kilo? İki kilo mu? Jak wrócimy, bo idziemy teraz na górę. Na górę. Ke? Poszedł na szura górę, parasını verin, ben gideceğim. Nie rozumiem. Na górę idziemy. Tamam, tamam. Będziemy wracać. Alo. Okej. Jeszcze kule. Polania. Polania. Przebiła pani, zaczepiła nas przed chwilką. Idziemy teraz z nią. Pokazuje nam drogę. Okazało się, że wcale nie jest tak łatwo tutaj trafić. W sensie do początku szlaku albo tunelu, bo jest tutaj również tunel.
Uracha mam. Monia, nie uwierzysz, którędy będziemy szli. Którędy? Widzisz tą dziurę? Oh my god. Jak, Moni? Ja tam na pewno nie wejdę. Dawaj, dawaj. Nie, skakuj. W życiu. Skakuj. Ja pójdę pierwszy, zobaczę, co może się dzieje. Może pójdziemy sobie tutaj górą. Zobaczmy, co tu się dzieje. Nie uwierzycie, co tu jest w środku. Skakujcie, Monia, nie bój się, chodź. Nie wierzę, że to robię. What? To są podobno nietoperze. Jesteśmy ubezpieczeni. Mamy latarki na tą ewentualność. Jedna dla ciebie i jedna dla mnie. Let's go! Oh my god. No ja, dawaj, dawaj! A ja sobie okularki przeciwsłoneczne wzięłam. Na górze będziesz się opalać. No, jak dojdę tam przed zmrokiem. Światło w tunelku. Ale nie powiem ci, żebyś tam nie szła. Idź, idź. Niesamowite to jest, że oni to tak tutaj wydrążyli. Masakra. Troszkę nisko się tu zrobiło. Czerwona strzałka, Monia. Ona nas doprowadzi do celu. Ale zobaczcie, jakie są schody. To jest po prostu, no są tak wysokie. No to trepy mogły być trochę lepsze. Pewnie nie chciało im się tak drobić. Bo by musieli więcej ich wykuć. Podobno na samą górę wiedzie 450 stopni. 450 tych schodków jest? Tak. A nie 180? Nie, 450. Nie wiem, ile przeszliśmy. A nie wiem, pewnie połowę. W ogóle resztę informacji na temat tej pięknej twierdzy powiemy wam na górze, bo teraz trochę ciężko nam się oddycha. Tak, Moni? Masakra. To jest tak duszno. Monia. Uważaj na głowę. Za późno. Widok na rzekę. No. Teraz trzeba się kierować niebieskim szlakiem, ale nie wiemy, czy to jest tam na dole, czy tu, czy gdzieś tam. Musimy szukać. Monia, poszłaś na wyczucie, a ja zobaczyłem strzałkę. Widzicie? Jest. Niebieska tu. A jest. Ty masz drugą? Tu jest. Aha, okay. Ja tam nie widziałam. No, to już dobrze. Mam nadzieję, że to już jest wejście do miasta. Niestety tamta brama to nie była brama wejściowa. Jeszcze jest daleko, daleko do góry. No. Po prostu tak strumo. Na czworaka wchodzimy. Ja ci zaraz pomogę. Zobaczcie. Ciekawe jak. Jak wysoko jesteśmy. Nie, ja to w życiu nie przejdę. Poczekaj. Weszłam, ale po prostu, żeby nie Pawła pomoc na dłoń, to bym nie dała rady. A tu naraz kolejna jakaś brama. No to już jest miasto. Myślisz? Tak. O, tutaj mam jakieś tąpnięcie chyba było. O nie, jeszcze trochę schodów, kochanie. Jeszcze ciut? Czyli co, jeszcze 450 nie przeszliśmy? Jeszcze nie. Thank you.
dobra, chyba czas najwyższy wam powiedzieć, gdzie my w ogóle jesteśmy, bo sami nie wiedzieliśmy, jak te nasze losy się potoczą z tą naszą dzisiejszą wyprawą, ale teraz już oficjalnie zdobyliśmy niezdobytą twierdzę Alara. Yes. Jest to zamek Alara, który leży na wzgórzu przy wiosce Alara. Nad rzeką? Nad jakąś rzeką. Nad jakąś rzeką. Nie pamiętamy, po prostu już ten hiking był tak wyczerpujący i te emocje. Ale warto. Ja jeszcze mam gdzieś z tyłu głowy, że musimy tędy zejść. No. Zejdziemy. Także już mi się nóżki trzęsą. Ale udało nam się. Yeah. Paweł, co tam ma? Tak ci naptał? Tak się śpieszę, żeby zejść na dół. Słońce zachodzi, że aż pierdzieliłem majonezem. Cieszę się, że wzięłam te buły. Mm-hmm. Nie ma to jak buła z ogórem, nie? Mm-hmm. Paweł wciąga bułę, więc zanim zajdzie słońce, jeszcze szybko ja wam tak powiem, że zamek został zbudowany w XI wieku i służył w celach ochronnych. Chronił on przemierzające tędy jedwabnym szlakiem karawany. Dokładnie. Jeden z karawanserai jest na dole w wiosce, także pewnie jutro wam pokażemy. No ale co to jest? Trzeba naszym widzom powiedzieć. No to już jutro wam to powiemy, a teraz zmykamy, bo okay. Ja tą trudną część muszę przejść, póki jeszcze jest widno. Tak, no miejsce niesamowite, absolutnie wam to polecamy, żeby przyjechać tu zwiedzić. Z dziećmi nie ma szans, żeby tu wejść, no i dorośli też muszą się trochę... Odpowiednie buty, tak. I no, pionowa ściana, także no, jak było widać, no, skała jest po prostu bardzo stroma, ale daliśmy radę. Nie jest tak ciężko to wszystko znaleźć, jak piszą gdzieś tam w komentarzach na Google. Wydaje mi się, że to ci pseudoprzewodnicy z dołu piszą tak, te komentarze. Tak, są na dole, tak. No, namawiają, że ci pokażą drogę, tak. Gdzie jest wejście do tunelu, ale samemu można ogarnąć. Trzeba iść pomiędzy dwoma zardzewiałymi szklarniami. Szkieletami. Tak, dokładnie. I potem się wychodzi na szlak i zaraz jest tunel. Dobra, także lecimy, bo słońce zachodzi, sami zobaczcie. Jak tylko słońce zajdzie, od razu się robi naprawdę zimno. Dobrze, że wzięliśmy czapki i ciepłe kurtki. Jesteśmy przygotowani, można powiedzieć. Ale mi tu wyobraźnia szaleje. Słuchajcie, widzę tych żołnierzy, jak tu śmigają po tych po prostu kamiennych, wykutych w skale schodach. Niesamowicie. Warto tutaj naprawdę przyjechać. Witajcie w kolejnym dniu. My po wspinaczce wczorajszej troszeczkę odpoczywamy, ale nic nas nie boli, nie mamy żadnych zakwasów, nie Moni? Wszystko jest spoko, tylko tak jak wczoraj przewidywaliśmy, trochę popsuła się pogoda. Czekamy, aż się poprawi, żeby wyjść na dwór, a w międzyczasie robimy porządki. Dokładnie, znaczy ja czytam, a Monia robi porządki. Bo akurat nowe dwoje tam nie możemy stać przecież, nie? A no, czytam oczywiście. A czytam bardzo fajną książkę, polecam. Sapiens, od zwierząt do bogów. Dosyć ciekawa interpretacja naszej ewolucji. Pakuję ozdoby świąteczne. Był czas, żeby je zdjąć i będą czekały na następny rok. Nam się mieszczą świąteczne ozdoby. Wszystkie. Unika, te twoje saszetki, kurde pierdolutki po prostu są niezbędne w naszym wanie. No widzisz, przydają się na wszystko. Chcemy was zabrać jeszcze w jedno miejsce, bo skoro historia z tym zamkiem, z twierdzą na górze łączy się z karawanami jedwabnego szlaku, więc musimy obejrzeć i odwiedzić miejsce, gdzie te karawany się zatrzymywały. Oczywiście, jeżeli będzie otwarte, bo wczoraj było zamknięte, ale nie wiemy, czy jest to spowodowane tym, że jest poza sezonem, czy po prostu było już zbyt późno. No, dokładnie. No, pogoda się poprawiła. Super. Tam znajduje się budynek, do którego
zmierzamy właśnie tam. Jak widzicie, chodzą takie czarne chmury, także dzisiaj pewnie pogoda będzie taka przeplatana. Trochę słońca, trochę chmurek, trochę deszczu. No ale cóż, nie zawsze musi być full słońce. Lecimy. Przejechaliśmy obok budynku i chyba jest zamknięta, ale idziemy jeszcze sprawdzić. No, ja bym chciał, żeby był otwarty. Udało nam się wejść do środka. Zapłaciliśmy 120 lir. No i okazało się, za dwie osoby. Tak, okazało się, że pan tutaj obok w restauracji sprzedaje bilety i nam tutaj udostępnił ten obiekt, który ma powierzchnię ponad 2000 metrów kwadratowych. Został zbudowany w 1232 roku i był to taki pierwszy hotel na jedwabnym szlaku między Alanią a Konią, gdzie właśnie zatrzymywały się karawany. Idziemy teraz głównym korytarzem. Było to miejsce zakwaterowania. W tych miejscach były wiązane wielbłądy, konie, a to są pokoiki, w których mogli zatrzymać się podróżnicy. No, ciemno. Ciemno, tak. Tu były jakieś świeczniki. O, tutaj są wietrzniki, okienka. No, i tak sobie nocowali. Całość została wybudowana z równo wyciętych kamieni i podczas renowacji odkryto, że kamienie są popodpisywane prawdopodobnie znakami kamieniarzy. I to na przykład pan Kokarda. Znak nieskończoności albo Kokarda. A tutaj pan Zigzag. Albo Zorro. Albo Zorro. Wchodzimy teraz do muzeum. Wow. W końcu trochę tureckiej kultury, a nie rzymskiej. Zapraszają nas na obiad, ale my idziemy dalej zwiedzać. Tutaj za 100 dolarów można sobie kupić fajną kieckę albo męski garniturek z pantofelkami nawet. Mamy tutaj również Chingis Hana, imperatora Mongołów. Tak jest zatytułowany ten władca. Niesamowite. Turcy chyba nie pałają do niego jakąś wielką miłością, bo zostawili go aż dwoma regałami. A jak widzicie po bokach są postacie jednych z najważniejszych sułtanów Imperium Osmańskiego. No oprócz Chingis Hana oczywiście. W tym nawet jedna kobieta. A no, to nas bardzo zdziwiło. Zauważyliśmy, że ich twarze są takie bardzo realistycznie wyglądające. No, wyglądają prawdziwe. Jak w figurach woskowych. Myślę, że to jest właśnie z wosku zrobione. No, powiem wam szczerze, że fajne doświadczenie. Czuć taką atmosferę tamtych czasów, ale myślę, że bardziej byłoby ją czuć, gdyby zamiast tych postaci sułtanów były na przykład, nie wiem, jakieś takie makiety tych ludzi, tych podróżników, tych kupców, nie wiem, konie, wielbłądy. I oni śpiący bardziej gdzieś na łożach, odpoczywający po tych trudach podróży. Tak bym to widział. Aczkolwiek no, budynek sam na mnie zrobił wrażenie. Fajnie się przenieść te czasy. Dokładnie. Nie ma co tracić czasu. Tak się podjarałem tym szlakiem jedwabnym, że postanowiłem go trochę przejechać na rowerze. Szlak biegnie przez góry do miejscowości Manavgat. Ma 200 coś kilometrów długości. Oczywiście całego go nie przejadę, ale jakieś segmenty tam sobie znajdę. Pa!
a ja zostaję sama. Ja już po przejażdżce. Niestety nie miałem zabawy ze zjazdu, ponieważ zaczął padać deszcz, zrobiło się błoto i drogą, którą jechałem, zaczął płynąć strumień. Także godzina ponad podjazdu i taka średnia zabawa na zjeździe, ale widoki chociaż były przepiękne. Paweł przyjechał cały ubłocony, dobrze, że jest tu w pobliżu strumień, także się od razu uprał. No, uprał razem z rowerem. Także no, szykujemy teraz obiad, no bo... Pogoda się popsuła, trochę no, pada, niestety. Także... Działamy w kuchni, sami zobaczcie, co szykujemy. Szykujemy sałatkę a la Cezar, bo nie będzie ona z kurczakiem, tylko z serem halloumi, z sos czosnkowy, jeszcze jakiś tutaj pomidor, szczypiorek. No, tak lekko dzisiaj będzie. Lekko, no ja sobie kuskus jeszcze zrobię, żeby trochę kalorii dowalić. Ubranie rowerowe się powoli suszy, obiadek prawie zrobiony. I będziemy się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że świetnie się z nami bawiliście w tych wszystkich historycznych zabudowach, budowlach, wzgórzach, przygodach. Dzięki, że byliście z nami. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, to zapraszamy do subskrypcji. Wciśnijcie ten czerwony guziczek i dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o naszych filmach. Tak, zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę. Jeżeli ktoś chce nas wesprzeć, to zapraszamy na nasz profil na Patronite. I widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się cieplutko, miłego wieczorku. Hej! Hej.